Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Już zaraz święta, ostatnia niedziela Adwentu przed nami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czujemy się bardzo zaszczyceni, bo w naszym gronie też dzisiaj jest Elżbieta. Też wiekowa. 100 lat. Niech Pan błogosławi. A to imię pochodzi od El. A imię El oznacza Boga. El-Elohim. El-Elohim, tak. Więc ta, która nam szczególnie Pana Boga przybliża. I popatrzmy na Elżbietę właśnie z dzisiejszej Ewangelii. Niesamowitą. Mianowicie doświadcza Bożego cudu. Oto pod jej sercem pojawia się życie. I pojawia się ogromna radość. Tak jak już kiedyś rozważaliśmy tutaj właśnie, to że w tej scenie są cztery osoby, bo jest i Najświętsza Maria Panna, i Elżbieta, i Jan Chrzciciel, i Pan Jezus przede wszystkim pod sercem. I jest wielka, wielka radość. Dla mnie ta tajemnica nawiedzenia, ona zawsze jest dla mnie rachunkiem sumienia, czy ja potrafię ucieszyć się drugim człowiekiem, czy potrafię mu służyć, czy potrafię odkryć obecność Boga w jego życiu. I Najświętsza Maria Panna i Święta Elżbieta bardzo nas tego dzisiaj uczą. Najbardziej radosna niedziela. Mimo, że tamta była Gaudete, tak, to ta jednak, kiedy już ten Jezus jest tuż, jakby to promienieje najbardziej. Tak mi się wydaje, że to już ta światłość już się chce wydostać. Tak jest. A dla mnie moja święta imienniczka też jest takim zawsze pocieszeniem. Przed nagraniem jeszcze mówiliśmy o tym wieku Elżbiety, tak? Że... No tak. To są takie domysły, no, ile mogła mieć. Wieku. Że już tak. Na pewno, że była już starszego, tak? Bo ta, co jest uznana za niepłodną, ta, która jest już w podeszłym wieku. To mamy w Piśmie Świętym. Tak, czyli dwie okoliczności, które podkreślają, że narodziny Jana Chrzciciela są cudem. Są cudem. No i mamy Maryję, która jest młoda. Stary Testament i Nowy Testament. Tak. Czyli Elżbieta jest symbolem Starego Testamentu, Jan Chrzciciel jest taką osobą, która przeprowadza nas. Przeprowadza nas, tak, i pokazuje Jezusa, a Najświętsza Maria Panna to jest, można powiedzieć, symbol Nowego Testamentu. Rodzenia się Nowego Testamentu w Jezusie Chrystusie. W obu przypadkach Duch Święty bardzo mocno zadziałał. Tak. Tak. I efektem tego jest późniejszy hymn Magnificat. I popatrzmy. Pierwsze pytanie, jakie mi się rodzi w oparciu o tą dzisiejszą Ewangelię, to czy my patrzymy na swoje życie jako na cud? Czy my cieszymy się tym, że Pan Bóg nas takich stworzył, że nas takich wymyślił, że dał nam życie, dał nam ten kolejny dzień? Czasami nie potrafimy się tym cieszyć. A ta Ewangelia nas tego uczy właśnie. Zobaczyć, że moje życie jest cudem. To jest pierwsza rzecz. Tak myślę. Pomyślmy jeszcze o tym, bo to jest jeszcze Adwent. To jest czas tego przygotowania. W jaki sposób ta Ewangelia ma nas przygotować na przyjście Chrystusa? Jeżeli ktoś kupuje choinkę, stroi ją, to może wszystko być pięknie przygotowane, ale nie będzie radości w sercu. Jeżeli natomiast otworzę się na tę radość, że Bóg jest ze mną, mimo różnych problemów, trudności, różnych znaków zapytania, ale jeżeli Bóg jest ze mną, jest radość. Mogę mieć skromny stół, ale mam radość. I to są święta. Czy to będą święta pełne, piękne, czy to będą święta puste? Czy będzie więcej prezentów, czy będzie więcej Boga w nas? Więc to jest to pytanie, które musimy sobie postawić podczas tej niedzieli. Ta niedziela wydaje mi się, że tak bardzo mocno też nas przyprowadza do tego,
zawierzenia tej drodze Pana Boga, że te słowa się spełniają. I w życiu Elżbiety, i w życiu Maryi one się spełniają. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Że to ta droga Adwentu, którą mieliśmy prostować, drogę Pana do nas, że ona rzeczywiście da nam szczęście. Że będziemy z tego mieli radość. Mimo okoliczności, które do tego nie zachęcają, tak? Maryja w ciąży idzie przez pustynię, Elżbieta jest w podeszłym wieku, która też się może bać, czy ona przeżyje i zdąży wychować dziecko. Dużo niepewności, a jednak one są szczęśliwe. Tak. No Maryja w tym momencie to nie, chyba była pełna jakichś takich też obaw, wydaje mi się, tak po kobiecemu to troszeczkę też rozumiem. Wiemy z Pisma Świętego, że Święty Józef też w pewnym momencie stanął przed taką próbą, prawda? Bo nie do końca może pod presją ludzką zaczął, gdzieś tam pojawił się taka wątpliwość w jego rolę przy Maryi. Właśnie być może gdzieś tam zaczęły podszepty działać innych w tę jego rolę jako ojca. Nie do końca zrozumiał w tym momencie. I Maryja, która się wybrała do świętej Elżbiety, znalazła to pewność, to pocieszenie. No i również, kiedy wróciła, Józef ją przyjął znowu z otwartymi ramionami. Ta wędrówka ze swojego domu do świętej Elżbiety nie trwała jeden dzień, jak dzisiaj. Możemy się szybko przemieszczać. To trwało ileś tam tygodni, kilkanaście chyba, tak? Ten fragment Pisma Świętego jest pisany też w tajemnicy radosną różańca. I mnie to napawa ogromną radością, że tutaj Matka naszego Boga, Matka Jezusa Chrystusa, przychodzi, żeby pomóc, wesprzeć kogoś, kto żyje na ziemi, tak? Elżbieta była święta teraz, ale była normalną, żyjącą na ziemi osobą. Matka Boga przychodzi, żeby nam pomóc, żeby jej pomóc, żeby nam pomóc. I to jest coś pięknego. To jest jakby baza, podstawa naszej modlitwy na różańcu, tak? Że ona jest też zwykła, tak? Że jest taka codzienna. Tak. Że nie jest obojętna na nasze potrzeby, prawda? Na te wszystkie sytuacje trudne. Ale też zobaczcie, kochani, że to można powiedzieć, że jest zapowiedź tego, co Pan Jezus czyni. On pochyla się nad naszą nędzą. Kiedy rodzi się w Betlejem, rodzi się w najdłuższą noc, jaka istnieje w ciągu roku, żeby rozświetlić swoim światłem te wszystkie nasze ciemności, obawy, lęki, nie wiadomo co tam jeszcze. Dlatego życzymy Wam, żeby te święta były pełne Bożego światła przede wszystkim i żeby Jezus przyszedł i rozświetlił wszelkie wasze ciemności. Tak jak przemienił życie Najświętszej Maryi Panny, życie świętej Elżbiety, żeby w waszym życiu była ta ogromna radość. Tak, żeby życie. Te wasze drogi już były wyprostowane, żeby ta droga dla Pana Boga była jak autostrada. Równa i gładka i szybka. Trud przemiany, trud oczekiwania, wyrzeczeń zakończył się właśnie tą radością. Żeby ta radość była tą nagrodą. I cytując, błogosławiona jest ta, która uwierzyła. Tak? Czyli będziemy błogosławieni, jeżeli uwierzymy. Błogosławiona oznacza szczęśliwe. Amen. Tak.